Wszystko zaczęło się, gdy dowiedziałem się, że rok 2011 będzie rokiem Miłosza oraz rokiem polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Padłem na pomysł zagrania koncertu w Londynie oraz nagrania płyty inspirowanej twórczością Miłosza. Jednak nie miała to być jedna z wielu płyt, jakie powstały w ramach obchodów roku miłoszowskiego, ale właśnie coś takiego innego, niekonwencjonalnego. Dlatego zaprosiliśmy do udziału w projekcie naszego przyjaciela Juliana Tulka, który jest rodowitym Brytyjczykiem, i daliśmy mu do przeczytania biografię oraz wiersze Miłosza. I jak gdyby na tej podstawie wspólnie napisaliśmy teksty na tą płytę. Miałem pomysł w głowie, żeby zmienić cały image dotychczasowy zespołu, i ten projekt ma również to zadanie. Totalna zmiana w sensie kierunku muzyki z porównaniem naszych wcześniejszych płyt. Ten projekt jest bardziej taki lightowy. Powiem, są niektóre numery nawet takie, wiesz, popowy. Całą pracę zaczęliśmy od bodajże lutego, kiedy właśnie Julian, nasz taki gość specjalny, nasz przyjaciel z Anglii, przyleciał i spędziliśmy jakiś tydzień w studiu, kiedy jakby stworzyliśmy praktycznie ten materiał. It's been really, really hard work. Probably one of the hardest things I've done musically, I think. I zaczęliśmy po prostu tworzyć numery. Bart miał jakieś tam swoje pomysły, Julian ma swoje pomysły i zrobiliśmy 8 numerów. No i później się już potoczyło łatwiej, później był bodajże kwiecień, maj, czerwiec, trzy sesje pod rząd, gdzie nagrywaliśmy wokale, gitary. I've known POISE RITE probably 10 years now. Played a gig with them a long time ago. Znaliśmy jego dokonania, znaliśmy jego twórczość, wiedzieliśmy, czego możemy się spodziewać, a też chcieliśmy przede wszystkim zmienić całą muzykę. Dla mnie osobiście oznacza ten projekt przede wszystkim duże zmiany w zespole, duże zmiany z jak nas inni ludzie postrzegają, jak my sami wyglądamy na scenie. Doszedł do nas Julian, jest w roli gościa specjalnego. I've been just blown away by how much effort people put in, from the management, from the band, from the producer, from everyone involved. You know, being an eye opener to how bands should work